Szczęść Boże, Julita Przyczka, witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Polska się zbroi. Wicepremier, minister obrony Mariusz Błaszczak zatwierdził dziś umowy na dostawy sprzętu wojskowego z Korei Południowej. Będą to między innymi czołgi i samoloty, a porozumienie stwarza też nowe możliwości dla polskiego przemysłu obronnego. Rosja pokazała, że jest zdolna do wszystkiego. Poprzez agresję na Ukrainę pozwoliła też jednak innym dokładnie zdiagnozować zagrożenie i przygotować się na ewentualną agresję. Również Polska wyciąga wnioski. Wicepremier Mariusz Błaszczak diagnozuje, że ogromne znaczenie na polu walki mają wojska pancerne i artyleria. Dlatego właśnie w tych obszarach chce wzmacniać armię. My nie mamy czasu, nie możemy czekać. My musimy zbroić polskie wojsko. I dlatego, że chcemy pokoju, szykujemy się do wojny. Krajem, który od lat wychodzi z takiego założenia, jest Korea Południowa. Gotowa na konflikt, silnie zainwestowała we własny przemysł obronny. Polska chce z tych możliwości skorzystać. Nasze kraje rozpoczynają strategiczne partnerstwo i strategiczną współpracę. Mówił dziś przedstawiciel Korei Południowej. Pierwszym akordem nowego partnerstwa są umowy na dostawy sprzętu wojskowego, jaki dziś zatwierdził resort obrony. Pierwsze dostawy zarówno armatohaubic, jak i czołgów będą miały jeszcze w tym roku miejsce. W przyszłym roku trafią do Wojska Polskiego, do Polskich Sił Powietrznych pierwsze samoloty. Polska otrzyma od Korei 1000 czołgów K2, ponad 600 armatohaubic K9, a także 3 eskadry samolotów FA-50. Umowa przewiduje, że polskie zakłady zbrojeniowe same zaczną produkować ten sprzęt, wyjaśnia prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Sebastian Chwałek. Mamy być gotowi do zdecydowanie większej możliwości produkcji dla polskiej armii. To w Polsce będziemy już po 2025 roku mogli dostarczać wyprodukowane we własnych zakładach zarówno armatohaubice, jak i setki czołgów. Na dostawach z Korei nie ucierpią polskie kraby. Polska armia wykorzystuje maksymalnie możliwości produkcyjne huty Stalowa Wola. Wykazuje jednak jeszcze większe potrzeby. Docelowo współpraca z Koreą ma pozwolić na zbudowanie nowego wspólnego sprzętu, który korzystałby z doświadczeń zarówno krabów, jak i armatohaubic K9. Samoloty, jakie dostarczą nam nowi partnerzy, na dobre pozwolą armii zrezygnować z postsowieckich migów, coraz częściej niebezpiecznych dla pilotów. Nasi piloci latali już w Korei na FA-50. Te samoloty w 80% są spójne z F-16. Zostały zaprojektowane w kooperacji między Koreą a Stanami Zjednoczonymi. Lockheed Martin te samoloty zaprojektował. Nowe samoloty mają być wykorzystywane m.in. w misjach, jakie Polska realizuje w ramach NATO. Szef CDU Friedrich Merz złożył wizytę w Warszawie. Niemiecki polityk spotkał się m.in. z premierem Mateuszem Morawieckim oraz prezesem PiS-u Jarosławem Kaczyńskim. Friedrich Merz pełni funkcję szefa CDU od stycznia tego roku. Po przegranych jesienią 2021 roku wyborach Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna pierwszy raz od wielu lat znalazła się na opozycji. Merz nie przebiera w słowach i cały czas wytyka błędy kanclerza Olafa Scholza. To jego ostatnia wypowiedź na łamach Szpigla. Coraz bardziej narzuca się fatalne wrażenie, że niemiecki rząd chce tylko jak najdłużej grać na zwłokę, podczas gdy Ukraina dosłownie walczy o przetrwanie. Powinno dać kanclerzowi do myślenia, że nawet Polska, jeden z naszych najważniejszych partnerów, teraz publicznie odwraca się od Niemiec i ostro krytykuje rząd federalny za jego bezczynność. Wydaje się być teraz tym głosem rozsądku, który próbuje krytycznie oceniać i zmieniać nieco politykę niemiecką zarówno wobec tego, co się dzieje na Ukrainie, jak i też wobec Polski, Litwy. Zwraca uwagę profesor Arkadiusz Jabłoński. Szef CDU wraz z grupą deputowanych do Bundestagu złożył wizytę w Warszawie. Spotkał się m.in. z premierem Mateuszem Morawieckim oraz prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim. Szczegóły rozmów nie są znane, jednak niemieckie media wskazywały wcześniej, że Merz poruszy temat czołgów, które Berlin miał przekazać Polsce w miejsce tych, które oddaliśmy Ukraińcom. Tu również szef CDU widzi winę kanclerza Scholza. Sprawa utknęła w ślepym zaułku z powodu wahania kanclerza Olafa Scholza. Wśród głównych tematów były też reparacje wojenne, o których od kilku tygodni znów mówi prezes Kaczyński. Trzeba wyciągnąć wnioski. Niemcy się z nami nie rozliczyły. My jesteśmy ciągle wierzycielem Niemiec.
i to w wielkiej skali. I to nie chodzi tylko o reparacje czy odszkodowania. To chodzi także o rozliczenie moralne. 1 września zostanie zaprezentowana pierwsza część raportu o polskich stratach wojennych. Pozostałe tematy rozmów Merca z politykami PiSu to kwestia gazu, a także sytuacja na Ukrainie. Szef CDU spotkał się także z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim oraz szefem Platformy Obywatelskiej Donaldem Tuskiem. Oba ugrupowania tworzą jedną frakcję w Parlamencie Europejskim. Tematów do omówienia było wiele, mówi Borys Budka z Koalicji Obywatelskiej. O tym, jak wzmacniać Unię Europejską, jak wzmacniać politykę, wspólną politykę energetyczną, jak prowadzić dobrą wspólną politykę wzmacniającą i wspierającą Ukrainę. Wizyta Friedricha Merca w Polsce ma pokazać, że CDU idzie inną drogą niż rządzące SPD. Przede wszystkim jest otwarte na wschodnich partnerów. Niemcy zaledwie pół roku od powołania rządu są krytyczni wobec polityki kanclerza Scholza, co widać w sondażach, zauważa politolog Michał Wojtyło. CDU, CSU w sondażach uśrednionych ma na 25-26% i zajmuje pierwsze miejsce. Drudzy są zieloni, 23%. Największa frakcja parlamentarna SPD Olafa Scholza może liczyć na 19% poparcia. Wojna na Ukrainie, inflacja i bezpieczeństwo energetyczne to główne tematy polsko-hiszpańskich konsultacji międzyrządowych, które odbyły się w Warszawie. W ubiegłym roku polscy ministrowie gościli w Madrycie. Dziś przyszedł czas na rewizytę. Jednym z głównych tematów konsultacji międzyrządowych był kryzys gazowy w Europie. Hiszpania doskonale rozumie potrzebę uniezależnienia się od rosyjskiego gazu. Jest w tej lepszej sytuacji niż Polska, że ta zależność była też wcześniej dużo, dużo niższa. To Hiszpania jako pierwsza sprzeciwiła się pomysłowi Komisji Europejskiej w sprawie redukcji zużycia gazu o 15%. Przeciw była także Polska. Wczoraj Rada Unii Europejskiej nieco złagodziła pomysł komisarzy. Premier Pedro Sanchez deklaruje, że Hiszpania jest gotowa na wsparcie krajów, które z gazem mają problem. Mamy efektywną i ogromną infrastrukturę regazyfikacji. Uważamy, że Hiszpania ma możliwość stania się hubem i regazyfikacji i eksportu gazu. Gazociągi łączące Hiszpanię z Afryką są w stanie rocznie przesłać 20 miliardów metrów sześciennych gazu. Hiszpania ma największy potencjał na kontynencie do odbioru LNG. Poza bezpieczeństwem energetycznym rozmawiano także o inflacji. Rosnące ceny to problem zarówno dla rządu w Warszawie, jak i w Madrycie. Wspólnie to potwierdziliśmy, jaka jest prawdziwa geneza tej inflacji, że to są wysokie ceny surowców, że ta inflacja jest importowana poprzez wojnę i wpływ działań wojny na gospodarkę. W trakcie konsultacji podpisano porozumienia w dziedzinie obronności, transportu oraz w sprawie współpracy przy budowie centralnego portu komunikacyjnego. Niemiecka Fundacja Adenauera będzie partnerem wydarzenia Campus Polska Przyszłości, mówi Rafał Trzaskowski i podkreśla, że nie ma żadnego konfliktu między nim a Donaldem Tuskiem. Wcześniej media donosiły, że lider PO zablokował finansowanie kampusu z niemieckich środków, by otrzymać je na własną inicjatywę. Campus Polska Przyszłości to kilkudniowe wydarzenie skierowane do młodych osób organizowane przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. W dyskusji biorą udział osobistości ze świata polityki, nauki i popkultury. W tym roku wydarzenie odbędzie się po raz drugi. Zapraszam, Rafał Trzaskowski. Jednak jak donosi tygodnik Wprost, Rafał Trzaskowski ma problem z organizacją budżetu. Niemiecka Fundacja Adenauera, która w ubiegłym roku finansowała wydarzenie, tym razem miała odmówić. I to na prośbę przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska, który ruszył z własną inicjatywą Meetup. Nowa generacja Platformy Obywatelskiej. Ja będę. Mam nadzieję, że ty też. Według medialnych informacji niemiecka fundacja miała w tym roku przeznaczyć pieniądze właśnie na wydarzenie organizowane przez Donalda Tuska, a nie Rafała Trzaskowskiego. Rafał Trzaskowski potencjalnie jest głównym rywalem, przeciwnikiem, konkurentem Tuska do tej pozycji lidera, więc oczywiście panowie walczą ze sobą
nie przebierając w środkach. Mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Świat. Przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej Borys Budka wskazuje natomiast, że obie inicjatywy, Kampus i Meetup, wzajemnie się uzupełniają. Rafał jako wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej robi bardzo dobrą robotę, jeśli chodzi o aktywizację ludzi młodych, tak jak przewodniczący Donald Tusk i wszyscy na tych meetupach. Także Rafał Trzaskowski zaprzeczył, jakoby Fundacja Adenauera miała odmówić finansowania kampusu ze względu na finansowanie inicjatywy Donalda Tuska. Ewidentna bzdura polega na tym, że przede wszystkim większość fundacji nie może finansować przedsięwzięć, które są stricte partyjne, i meetup był organizowane za pieniądze Platformy Obywatelskiej. Doktor Leszek Pietrzak wskazuje jednak, że inicjatywa Rafała Trzaskowskiego stanowi polityczne zagrożenie dla lidera Platformy. To na pewno jest kolejny przykład pewnej rywalizacji politycznej w Platformie Obywatelskiej o przywództwo. No, Donald Tusk zapewne boi się tego, żeby Rafał Trzaskowski nie wygrał tej rywalizacji o kandydaturę na partii, na prezydenta w przyszłych wyborach prezydenckich w Polsce. Podczas ubiegłorocznego kampusu nie obyło się bez kontrowersji. Padło wiele skandalicznych wypowiedzi. Unia nie ma teraz wyjścia. Unia musi, no jakby logicznie patrząc, albo nałożyć dzienne kary finansowe, albo wstrzymywać finansowanie. Że nam jest potrzebny przyjazny rozdział Kościoła Państwa. A może potrzebny jest jakiś wstrząs? A może potrzebna jest jakaś kara? Na przykład, czy powinniśmy utrzymać religię w szkołach? Musimy was opiłować z pewnych przywilejów, dlatego że jeżeli nie, to znowu podniesiecie głowę, jeżeli się cokolwiek zmieni. Również i w tym roku organizatorzy wydarzenia zaprosili kontrowersyjne osoby. Wśród nich jest na przykład aktorka Barbara Kurdej-Szatan, która zasłynęła m.in. z obelżywych słów pod adresem funkcjonariuszy Straży Granicznej. Podczas kampusu będzie opowiadać o mowie nienawiści. Wykład wygłosi także profesor Magdalena Środa, która słynie z antyklerykalnych wypowiedzi. Trwa wakacyjna akcja Caritas Polska. Dzieci z Polski i z zagranicy korzystają z uroków lata. Dla wielu uczestników kolonii będzie to jedyna szansa, by wypocząć poza domem. Wakacje dla dzieci i młodzieży szkolnej są bez wątpienia najpiękniejszym okresem w ciągu roku. Najmłodsi mogą korzystać z wakacyjnego wypoczynku organizowanego m.in. przez Caritas. Zastępca dyrektora Caritas Polska Małgorzata Jarosz-Jarszewska przyznaje, że frekwencja w tym roku dopisuje. I w tym roku około 14 tysięcy dzieci skorzysta z tego typu wypoczynku organizowanego przez Caritas, z czego prawie 2 tysiące dzieci ukraińskich, które tutaj przebywają w Polsce, oraz kilkaset dzieci z Ukrainy, które specjalnie przyjechały na kolonie do Polski. Caritas jest organizacją charytatywną, która wspiera osoby potrzebujące. Na turnusy zapraszane są dzieci głównie z rodzin wykluczonych, z domów dziecka oraz rodzin zastępczych. Dzieci mają stąd wrócić wzmocnione, z nowymi przyjaźniami, z tym, żeby wierzyły w to, że mają wpływ na swoje życie i że mogą je zmienić. Uczestnicy wycieczek i półkolonii korzystają z atrakcji turystycznych na terenie całego kraju. Dzięki temu na przykład dzieci z diecezji kieleckiej mogą zwiedzić polskie wybrzeże, podkreśla kierownik jednego z turnusów Alina Arczewska. Rejs statkiem z Władysławowa w morze wypłyniemy i kolejna taka fajna wycieczka całodzienna to będzie Westerplatte, bardzo ważne dla Polski, Gdańsk, Gdynia, Dar Młodzieży, zwiedzanie Błyskawicy. Rzecznik Caritas Archidiecezji Krakowskiej Agnieszka Homan informuje, że jej oddział również wysyła swoich podopiecznych nad morze. Chodziło nam o to, żeby dzieci skorzystały z tego morza, z jodu, żeby mogły pobyć ze sobą po tym czasie pandemii, izolacji. Organizatorzy starają się, aby każdy dzień przyniósł ich podopiecznym mocy wrażeń. Codziennie jest zapewniona duża ilość rozrywki, nigdy nie ma nudy. I po prostu jest co robić. Plaża, morze, można pływać, relaksować się. Ogólnie nad morze wyjechać warto. Caritas przy okazji turnusu wypełnia również swój program dydaktyczno-wychowawczy o nazwie Odkrywca Talentów. Rafał Pacanowski, jeden z wychowawców, zapewnia, że taki program najlepiej realizuje się w praktyce. Omawiamy z dziećmi najważniejsze wartości takie społeczne,
i realizujemy je w praktyce. Między innymi przez sport, przez pogadanki, przez poznawanie środowiska, otoczenia, w którym się znajdujemy. Wakacje to nie tylko okazja do odpoczynku ciała, ale również szansa na odnowienie relacji z Bogiem. Doskonale wie o tym ksiądz Stanisław Lodziński, który posługuje jako opiekun duchowy jednego z turnusów. Dzieci chcą pytać o sprawę wiary, no bo często obecność duszpasterza czy kapłana w takiej relacji wakacyjnej z okazją do tego, by poruszać jakieś sprawy wiary. Czasami też dzielą się problemami domowymi, różnymi problemami z funkcjonowaniem w grupie rówieśniczej. W sierpniu Caritas Polska będzie organizował specjalne warsztaty polsko-ukraińskie o nazwie Ratownicy Marzeń. Warsztaty będą miały na celu nauczenie dzieci współpracy oraz wiary w osiąganie celów. Jedni chcą nawiązać przyjaźnie, inni po prostu zobaczyć nowe miejsce, a jeszcze inni ponownie odkryć, że Bogu warto zaufać. W Toruniu rozpoczęły się Europejskie Dni Młodzieży Redemptorystowskiej. Do Torunia przyjechała młodzież z całej Europy. Z Włoch, Albanii, Irlandii, Niemiec, Czech, Francji, Słowacji czy Hiszpanii. Nigdy nie byłam w Toruniu. Poza tym to bardzo ważne wydarzenie dla społeczności redemptorystowskiej. To ważne wydarzenie, które łączy nas wszystkich, młodych ludzi. Dzięki niemu nawiążemy przyjaźnie i poznamy młodych Europejczyków. Tutaj możemy dowiedzieć się naprawdę dużo o innych kulturach z całej Europy. Wspólnie przeżywana wiara jest wielką radością. Młodzi stają się dziś autorytetami dla siebie nawzajem i właśnie dlatego takie spotkania są potrzebne, by czerpali od siebie nawzajem to, co dobre, mówi prowincjał warszawskiej prowincji redemptorystów ojciec Janusz Sok. Pan Bóg się nie wyniósł z tego świata, z serc tych młodych ludzi, bo wiarę widać. Można ją zobaczyć i można się nią podzielić. Go and share to hasło tegorocznego europejskiego spotkania. Weronika uznaje je za zaproszenie, by mówić jak najwięcej o Jezusie. Żyjemy w takich czasach, że i młodzież, i osoby starsze potrzebują tego, żebyśmy do nich wychodzili i głosili. Odgłoszenia nie są tylko księża. To zadanie także dla młodych, a Europejskie Spotkanie Młodzieży Redemptorystowskiej uczy ich tego, podkreśla organizator ojciec Grzegorz Gut. Gromadzimy tą młodzież, która niech też integruje się z młodzieżą z różnych krajów. Tak jak my się znamy ze współbraćmi, z redemptorystami, tej młodzież, która z nami współpracuje i my z nimi współpracujemy, niech też się integrują, poznają, nawiązują się nowe relacje. Tak duże wydarzenie wymaga sprawnej koordynacji. Z całej Polski do Torunia zjechali się wolontariusze. No bardzo się cieszymy, że możemy tu być. Jest to na pewno ciekawe doświadczenie. I też fajnie, że właśnie możemy pomóc w tym wydarzeniu. Spotkanie młodych zainaugurowała msza święta w Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Toruniu. Pierwszy dzień zwieńczy koncert w wykonaniu orkiestry symfonicznej. No, kto śpiewa dwa razy się modli, więc... A kto gra, to trzy razy, dlatego my będziemy grać. Transmisja na antenie naszej stacji o 21:20. Na teraz to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Panem Bogiem. Dzisiejsza noc zapowiada się na dosyć chłodną, a także deszczową. Szczęść Boże, Krystian Kuczkowski, czas na prognozę pogody. Na wybrzeżu w Zatoce Gdańskiej i na Lubelszczyźnie możliwe opady deszczu. Noc na przeważającym obszarze będzie wyraźnie chłodna. Od Pomorza po Mazury tylko 8-9 stopni. Najwyższa temperatura prognozowana jest na Lubelszczyźnie, a także w Kotlinach Podkarpackich oraz na wybrzeżu około 14 stopni. Zachodni, okresami północno-zachodni wiatr będzie słaby. W czwartek słońce będzie się przeplatać z chmurami, a lokalny przelotny deszcz możliwy jest tylko w rejonie Zatoki Gdańskiej, na Warmii i Mazurach, również na Suwalszczyźnie oraz w górach. Na przeważającym obszarze temperatura wzrośnie do 23-25 stopni, na Śląsku do ponad 26 stopni. Jedynie na północy chłodniej do 18-20 stopni. Zachodni, a na południu północny wiatr będzie słaby. Ciśnienie atmosferyczne wyniesie 1012 hektopaskali. W piątek, zwłaszcza na południu, zaczną się pojawiać lokalne, silniejsze przelotne opady. I uwaga, zwłaszcza turyści w górach,
może zagrzmieć burza. Na zachodzie Dolnego Śląska i na południu ziemi lubuskiej będzie gorąco, 29-30 stopni, a najchłodniej będzie na północnym wschodzie i na wybrzeżu, 19-20 stopni. Z Panem Bogiem!